Hej, witajcie. Dzisiaj unboxing mojego zamówienia na Zalando. Jak widzicie, już znaczek tam widnieje, Guessa. Ja lubię mówić Guess, ale to się wytnie, także nie zwracajcie na to uwagi. Co ciekawego zamówiłam na Zalando? Trzy t-shirty oraz jedną bluzę i buty, ale buty to zostawimy sobie może na następny odcinek. Bo planuję właśnie coś ciekawego Wam nagrać, także już serdecznie zapraszam. A dzisiaj będzie mały unboxing Zalando, także jeśli taka tematyka Wam się podoba, jesteście ciekawi jak, co tam jest i znajduje się w moich paczuchach, zapraszam do oglądania, zróbcie sobie kawkę, usiądźcie wygodnie, a ja muszę sprawdzić, czy pasują mi te t-shirty, co zamówiłam, czy są za duże, za małe, może poprzymierzam. Także zaczynamy! Ja już szybciutko rozpakowałam te koszulki. Jedna była w takim ładnym papierku zapakowana, właśnie ta biała ze złotymi napisami. Tu są takie naszywane cekinki, jak możecie zobaczyć z bliska. Guess USA. I naokoło jakieś niteczki kolorowe tutaj mamy w tym znaczku oraz złote właśnie cekiny. Jest to t-shirt biały, no dość długi, myślałam, że będzie krótszy, z takim króciutkim rękawkiem, więc nie mamy tu klasycznego rękawka, ale powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda, fajnie się nosi latem właśnie do shortów. Mam taką czarną z czerwonym właśnie znaczkiem. W tamtym roku też zamawiałam na Zalando i naprawdę fajnie się nosiło, tylko że powiem Wam, że ten krój jest bardziej elastyczny i dłuższy. Ja mam krótszą, o wiele krótszą, o taką chyba, tą czarną koszulkę, tak. No i sprawdźmy tutaj skład. Mamy tak, 95% bawełny i 5% elastanu. Okej, dlatego mamy tu rozciągliwe. Także jeśli ktoś nosi rozmiar S lub XS, myślę, że ta koszulka będzie idealna. Te trzy wyciągnę zaraz z woreczków i pooglądamy, co tam się znajduje. I jeśli chodzi o cenę, ten biały ze złotym znaczkiem, cena to 28 euro. Lila, czyli ta fioletowa 26 euro promocji, czerwona w ogóle była bardzo obniżona cena, niecałe 22 euro, a bluza kosztowała 35 euro. No i może zaczniemy od tej bluzy, myślę, że chyba będzie za mała na mnie, no nie, troszkę wąska i krótkie mogą być rękawy. Ja muszę ją zmierzyć, ale już Wam podaję skład, 100% bawełny. T-shirty myślę, że będą dobre. Czerwony, mamy tutaj takie naklejone. Złoty troszeczkę z brokatem wzorek. Klasyczny krótki rękawek. I skład to 95 bawełna i 5 elastan. Tak samo jak w białej poprzedniej. Tak, rozciągliwa i fioletowa. Na białym tle mamy tutaj już dżety przyklejane w kolorze srebrnym oraz fioletowym, czyli na fiolecie mamy fioletowe takie dżety naklejane, cyrkonie, a na białym białe. No i tutaj rękawek również jest już klasyczny, zwykły taki t-shirt rozciągliwy, więc myślę, że będzie podobny skład, 95 bawełny i 5 elastan. Tak jest, wszystko się zgadza. Ja sobie teraz spokojnie poprzymierzam. A jeśli chodzi o buty, to nie są to z Guessa buty, tylko firma River Island. I gdzie miałam ten rachunek? Już Wam powiem. Zdradzę tajemnicę i zapraszam Was na kolejny odcinek.
z serii Przegląd obuwiadamskiego z Deichmana, ponieważ w Deichmanie jest największy wybór balerinek. No, wracają. I jeśli ktoś nienawidzi, to się pewnie nie cieszy. Jeśli ktoś kocha, to się ucieszy, że w tym sezonie można śmiało znów zakładać balerinki. I ja sobie właśnie kupiłam w takim beżowo-czarnym kolorze ze złotymi. Tutaj kokardka jest i znaczek River Island, tak, na kokardce, ale to może przy okazji następnego odcinka je rozpakuję, chociaż przydałoby się je przymierzyć. Jest to 37 rozmiar. Zaraz Wam pokażę. Sama jestem ciekawa, jak one się prezentują. O, nawet wieszaczek jest do nich. Takie klasyczne właśnie pikowane. Tutaj i lakierowane czubeczki i kokardka do tego. No, takie 5 na 10 moim zdaniem. I chyba nie wiem, czy ich nie odeślę. Gumowa podeszwa, malutki, taki niziutki do tego obcasik. A cena to 33 euro na Zalando. Także jeśli komuś się podobają, szukacie takich klasycznych, fajnych balerinek, także wstąpcie na Zalando, na pewno je znajdziecie. Firma River Island. Także to by było na tyle na dzisiejszym odcinku. Ja idę mierzyć moje koszulki i nie wiem, które zostawię, a które odeślę. Myślę, że ta biała pierwsza ze mną zostaje. Co do butów, to tak 5 na 10. Dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami serdecznie już żegnam i zapraszam na odcinek z Deichmana. Przegląd balerinek. Do zobaczenia. Cześć.